Ja mówię, brawa to powinny być na końcu, a nie na początku, tak? Proszę Państwa, mówiliśmy wczoraj o toksycznych ludziach. Mówiliśmy, że nie tyle ludzie są toksyczni, ile ich zachowania. I mówiliśmy o tym, że każdy z nas jest taką fabryką chemiczną. Każdy z nas inaczej pachnie, inaczej macha ogonem, tak jak mówiłam, prawda? Chodzi, inne ma zainteresowania, dlatego nie trzeba dużo mówić, żeby się nie lubić. Tak. Każdy dla kogoś jest toksyczny. Choleryk z cholerykiem, jak się spotka, to jest mieszanka wybuchowa, tak? Choleryk, jak się spotka z flegmatykiem, to taki związek, którym zanim flegmatyk się spostrzeże, to choleryk go zabije. A gdy flegmatyk ma domieszkę melancholika, to zdąży jeszcze pojęczeć. No i tak wszyscy jesteśmy jakoś tam toksyczni. Wczoraj żeśmy mówili o takich zachowaniach, nie typowych dla toksycznych ludzi, ale także dla nas, absolutnie. Chociaż oczywiście znam takich ludzi bardzo idealnych, tak? Oni są, mieszkają zawsze za miastem, uroczo, cicho, w izolacji pewnej. Wiecie, kto to jest? No, skupcie się. Za miastem bardzo często, nie zawsze, ale za miastem, uroczo, cicho, zawsze w izolacji mieszkają. Słucham? Umarli na cmentarzu. Nie są niebezpieczni, ale toksyczni są. Generalnie, toksyczny człowiek to taki, który wprowadza generalnie niepokój, zamieszanie, ale są jednak ludzie o takich cechach bardzo psychopatycznych, byśmy powiedzieli, którzy są wręcz uciążliwi, to są uciążliwi, ale są wręcz po prostu niebezpieczni. I chciałabym o nich właśnie dzisiaj powiedzieć. Są to typy dość często pomocne. Bardzo często są to ludzie sukcesu i to są takie maszyny napędzające, że tak powiem, innych ludzi. Do takiego typu należy typ przywódcy. Typ przywódcy są to na ogół ludzie bardzo przedsiębiorczy, często właśnie choleryczni, bez kompleksów, którzy, jak to mówią, idą po trupach. Oni są potrzebni, naprawdę, bo to jest takie koło napędowe, zamachowe, prawda? Są świetnymi szefami, w sensie takim, że to, do czego się zabiorą, rzeczywiście w rękach im się pali. Niekoniecznie są dobrymi szefami dla ludzi, dlatego że ciągle ich popychają, gonią do pracy, nadają kurs i nie zawsze jest tak, że ich tempo jest tempem pracowników, prawda? Poprawiają, korygują świat, stwarzają na własne podobieństwo, są ludźmi bardzo odważnymi, dlatego są przywódcami. Ale obok wielu, wielu cech dobrych są niestety apodyktyczni i nie uznają sprzeciwu. Tak? Każdy ma żyć tak, jak przywódca sobie zaplanował. I są przy tym bardzo nietolerancyjni, nie podoba, jak mi się nie podoba, potrafią wyrzucić pracownika, prawda? Zresztą potrafią wyrzucić, potem z powrotem go przyjąć, potem znowu wyrzucić. Tacy czasami są bardzo niestabilni emocjonalnie i z takim pracodawcą, ale nie tylko pracodawcą, z takim człowiekiem żyć jest to życie, że tak powiem, po bandzie, tak jak mówi młodzież, czyli życie niestabilne bardzo. Owszem, jeżeli idziesz tak jak przywódca i dotrzymujesz mu kroku i masz ten sam cel i sięgasz po te same środki, to okej, to w porządku, to przywódca będzie ci, że tak powiem, odpowiadał, ale nie będzie ci odpowiadało to, że przywódca wszystko wie, że ciągle poprawia, że ciągle koryguje, że ustawia, oczywiście ustawia po swojemu, prawda? I wie, co jak ma wyglądać i nie uznaje przy tym sprzeciwu. Znacie Państwo takich ludzi. Nie tylko z pracy, ale czasami z życia, prawda? Czasami mężowie są tacy, którzy nie znają żadnego sprzeciwu i idą, prawda, jak maszyna. To ciężka osobowość, tak? Mówi się o takich osobowościach w psychologii, że są rzeczywiście osobowościami
toksycznymi, tak? Czyli takimi, które sprawiają, ich zachowanie sprawia wiele kłopotów. Kolejny typ to jest typ właściciela. Typ właściciela jest bardzo często połączeniem właśnie typu przywódcy, ale bardziej egoistycznym, tak? To jest osobowość zawsze zadowolona z siebie, ale nigdy z ciebie. I to jest problem, tak? Z siebie tak, nigdy z ciebie. Traktuje cię wyłącznie, właściwie instrumentalnie, tak jak kolejne trofeum. Ty jesteś po to, żeby mu służyć. To jest twój przywilej, że mu służysz, tak? On ci stwarza taką sytuację, żebyś mu służyła, tak? Nie uznaje sprzeciwu ta osobowość, krytyki, jest bardzo często taką autokratyczną. No i życie z właścicielem to jest rezygnacja, praktycznie mówiąc, z własnego zdania i taka osobowość często ubezwłasnowolnia drugą osobę, tak? Właściciel, praktycznie mówiąc, nie ukazuje uczuć, uważa, że uczucia są słabością, wie, czego chce, dąży do celu i jeśli będzie mu z tobą nie po drodze, to po prostu odejdzie. Kontroluje przy tym wszystko i jest wokół, że tak powiem, no nie da się go nie zobaczyć, że tak powiem. Wszystko wie najlepiej, będzie kontrolował cię na każdym kroku. No i życie z właścicielem jest dobre, jeżeli lubisz życie tego rodzaju, że nie masz własnego zdania i wszystko, co powie właściciel, jest dobre. To możesz żyć. To jest tak zwane życie w zaciśniętej pięści, tak, w ręku, na zaciśniętym dłoni. Z właścicielem trzeba wszystko, praktycznie mówiąc, uzgadniać, omawiać i nie daje generalnie oddechu, tak. Oczywiście to nie jest tak, że ludzie są właśnie tylko tacy, właściciel, a to jest tylko przywódca, a to jest tylko na przykład dozorca. Nie, to są typy bardzo mieszane, ale generalnie zaraz je rozpoznasz, ponieważ łatwo wchodzą w konflikty, tak? Jeżeli nie masz, nie prezentujesz jego zdania, no to jest już problem. Mamy sporą część społeczeństwa taką, wcale nie małą. Na świecie no, tak zachowują się, no, ale to są względy mentalne bardzo często, czy nawet religijne, prawda? W krajach islamu, gdzie mężczyźni nie traktują kobietę jak zwierzę, że tak powiem, tak? Czyli zresztą to wynika z pewnej religijności. W islamie kobieta nie ma duszy, tak? W związku z tym możesz mieć tę kobietę, za chwilę możesz mieć drugą, trzecią i teraz jeżeli jest zetknięcie z tymi dwoma kulturami, no to trudno jest, ciężko jest z takim mężczyzną, tu konkretnie z mężczyzną wytrzymać, tak? Ponieważ on wypija z mlekiem matki właśnie te cechy przywódcy i zarazem właściciela. Kolejny typ, równie toksyczny, to typ dozorcy, czyli tak zwana chodząca doskonałość. Moje panie, typem dozorcy są bardzo często kobiety, nie mężczyźni. Bo to kobiety ciągle dozorują swoich mężczyzn i mówią, prawda, i spoglądają na nich surowym okiem. Często z kobiety gdzieś tam mają cechy właśnie dozorcy. Są sztywne, spięte, niezwykle krytyczne wobec ludzi, patrzą z góry na wszystkich, zwłaszcza tych, którzy żyją inaczej niż dozorca, potępiają, patrzą z góry na tych, którzy piją, palą, przeklinają albo są mniej zadbani, prawda, potrafią zaraz klasyfikować, że a, ten to pijak, ten to jakiś ment, ten to nie ma co, nawet się nie spotyka i prawda, izolują zwłaszcza dzieci i tak dalej. Na wszystkim znają się lepiej, poprawiają, drążą, kontrolują i tak dalej. My kobiety mamy takie cechy w sensie takim, że jesteśmy dosyć szczegółowe
I wiecie, ciągle, jak to się mówi, chodzimy za tymi mężami i zobacz, co zrobiłeś, tu koszulę położyłeś, weź to, prawda, bałagan mi robisz, nie rób to. No, łapiemy się na takich rzeczach, prawda? Znowu gdzieś tam rzuciłeś to czy tamto, to źle zrobiłeś, nie, nie rób tak, bo źle zrobisz, źle, nie, ty nie będziesz sprzątać, to ja posprzątam, bo ja już lepiej posprzątam, prawda, i tak dalej. I czasami te uwagi są takie uwagi, są takimi uwagami dozorcy właśnie. Dozorca to jest tak jak, dlatego się nazywa ten typ dozorca, to jest tak jak w domu, prawda, w klatce czy w bloku. Człowiek, który dozoruje generalnie, tak, czyli inaczej mówiąc, patrzy, kto co robi z mieszkańców bloku, tak, czy jakiejś kamienicy. No i wtedy ewentualnie poprawia, pani sąsiadko, pani to zrobiła, tu się nie rzuca, tu się nie przestawia, tak się nie robi i tak dalej. No to jest właśnie typ dozorcy. Chodząca doskonałość, tak? Wie, gdzie są obniżki, wszystko kupuje, wszystko kontroluje, wszystkim zawiaduje, tak? Oczywiście w pewnym sensie społecznie, w rodzinie, my chcąc nie chcąc kobiety przejmujemy tę rolę. Tak jest, kulturowo jesteśmy w jakiś sposób ukształtowane, ale nie za dużo, bo czasami przekraczamy już pewne ramy, tak? Jest to już naprawdę dozorowanie, tak? Od wejścia, jeżeli ktoś wejdzie, to już czy dziecko, czy mąż, prawda, buty, prawda, gdzie położyłeś, gdzie zrobiłeś, jak jesz, co robisz, prawda, gdzie tu, nie oglądaj tego i tak dalej. Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, która mnie zawsze tak mnie rozbawiła i Państwa będzie pewnie też rozbawiała. Kiedyś przy pewnym stoisku z książkami rozmawiamy, ktoś tam poleca, byłam obserwatorem tej sytuacji, ktoś poleca jakąś książkę, przychodzi małżeństwo, no i małżonek tam wziął książkę z końca gdzieś tam stoiska, widać, że był zainteresowany tą książką, ale wolał zapytać żony, i zrobił to w sposób chyba nieumiejętny generalnie. I pyta ją w ten sposób. Słuchaj, czy ja się interesuję tutaj religią tym? Tam była taka książka religijna. Na to żona mówi, nie, nie interesujesz się, zostaw. No, to już wiadomo, jak jest w domu, tak? Jeżeli on już pyta, czy on się interesuje czymkolwiek, a ona decyduje, czym się interesuje, czy nie, to rozumiem, że decyduje, czy co je, gdzie idzie na spacer, z kim się koleguje. O mój ty panie, współczuję tylko dzieciom, bo rozumiem, że dozorca będzie to samo robił ze swoimi dziećmi. Teraz dotyczy to, ja mówię tak, ponieważ kobiety mają te cechy, ale bo są szczegółowe po prostu i z tego to wynika, ale mężczyźni też potrafią naprawdę prześcigać się w zachowaniach właśnie takich dozorcy. Skąd ta sztywność? Sztywność jest próbą ukrycia, że sami jesteśmy niedoskonali. Chcemy, żeby cały świat był doskonały, poukładany, bo sami tak naprawdę musimy dużą pracę wykonać, żeby być tymi doskonałymi i poukładanymi, a to tak nie jest. Idziemy dalej. Człowiek osobowości tak zwane konsumenckie, czyli takie, które tylko biorą, bo tak jak konsumenci się zachowują, tak? Czyli tacy, którzy przychodzą do sklepu i kupują. To są dosyć ciężkie osobowości. Miałam sama do czynienia z takimi osobowościami, zwłaszcza z człowiekiem bluszczem, tak to się nazywa w psychologii. To jest człowiek, który jest bardzo przyjaźnie do ciebie nastawiony, bardzo przyjaźnie, który cię bardzo powoli, najpierw pozyskuje twoje zaufanie, prawda, który cię powoli oplata, jest bardzo miły, otwarty, wyraźnie ci sprzyja, jest niezwykle serdeczny, w myśl zasady zagłaskać na kotka na śmierć. Bluszcz musi żyć z kimś w symbiozie i musi być ciągle, że tak powiem, obecny w swojej, że tak powiem, ofierze, tak? Przy swojej ofierze. Jeśli trafisz na bluszcza, to nastaw się na telefony, na taką troszkę kontrolę, prawda, gdzie byłeś, a co robiłeś, a dlaczego się z tym przyjaźnisz, a dlaczego nie z tamtym i tak dalej. I w pewnym momencie masz uczucie,
że już się dusisz, tak? Bo nie daj Panie Boże, że zaczynasz się z kimś innym przyjaźnić, lub chcesz z mężem iść na spacer, lub masz inne plany, bluszcz chce cię kontrolować. Chcąc, nie chcąc, jest to osobowość troszkę kontrolująca. Osobowość, która, toksyczność tego bluszcza polega na tym, że bluszcz nie żyje swoim życiem, ale żyje twoim życiem, tak? Bo nie ma po prostu swojego, tak? We wszystko wnika, potrafi ingerować, nawet związek małżeński, tak? Jest katastrofą, gdy bluszczem jest oczywiście twoja przyjaciółka, bo nie pozwoli ci na przykład znaleźć chłopaka, zasłoni cię przed ludźmi, często mówi, tworzy taki świat, że wiesz, ludzie są źli, albo w pracy w takie są często takie sytuacje, że ktoś mówi, słuchaj, kreuje ci świat na czarno, tak? Wszyscy są źli, wszyscy cię obgadują, wszyscy są niechętni, prawda? Ale tylko bluszcz jest najlepszy, tylko bluszcz cię prawdziwie kocha, inni to tylko udają, tak? I prowadzi to w pewien sposób do ubezwłasnowolnienia tego człowieka, który jest opleciony, tak? No nie możemy poddawać się oczywiście woli drugiego człowieka. Wolność jest jednak największą taką wartością i to ta wolność wewnętrzna. I nie można nikogo uzależnić od siebie, nie można kogoś opleść w ten sposób, że ta druga osoba już traci swoją osobowość, tak? Rozstanie z bluszczem jest ciężkie, proszę Państwa, bardzo. Dlatego, że trzeba powiedzieć dość i postawić granicę. Jak postawisz granicę, bluszcz się wycofuje. Mało tego, on tego nie zrobi łatwo, prawda? Zrobi ci awanturę, powie, że jesteś człowiekiem, który nie odwzajemnia takich serdeczności, który jest niewdzięczny i często potrafi się, że tak powiem, mścić, prawda? Ale nie można żyć w klatce, że tak powiem, tak? Nie można żyć z osobami, które cię izolują i które cię odgradzają od innych ludzi. To jest toksyczne. To jest toksyczne. Nie można zawłaszczać drugim człowiekiem. Kolejna postać to jest ofiara losu. To jest typ toksyczny, który funkcjonuje w świecie, proszę Państwa, w oparciu o zasadę taki jestem, biedny, miś albo przygarnij, kropka, tak? Podstawowym sposobem na życie ofiary losu jest wzbudzanie litości. I jest to postawa w jakiś sposób obronna i charakterystyczny sposób zachowania. Zaraz poznacie ofiarę losu. Mianowicie zawsze, i są to życiorysy jakieś tragiczne, po prostu, od początku do końca. I to takie, które natychmiast dowiadujesz się o jakimś szeregu często stopniowanych bardzo mocno wydarzeń w życiu, tak? Że miałem straszne dzieciństwo, ojca alkoholika, matka mnie lała, wyrzucała z domu, prawda? W szkole straszni nauczyciele, w ogóle tragedia jakaś, prawda? Wszyscy mi powymierali z rodziny, mąż mnie bił, prawie mnie zabił, albo żona mnie zdradzała co chwilę i tak dalej. Straciłem pracę, bo miałem strasznych szef. No, nagromadzenie tego jest tak duże, że starczyłoby na kilka życiorysów. I tak funkcjonuje ofiara losu. Uważajcie na to, bo to są postawy ludzi, którzy doskonale wiedzą, co chcą. To nie jest tak, że one się tam urodziły takie i tak dalej. To jest ofiara losu jest formą zaistnienia w danej społeczności, tak? Wie dokładnie, o co chodzi. Opiera się to wszystko na kłamstwie, że tak powiem, barwieniu świata na czarno. Mało tego, ofiara losu bardzo często wierzy w to, co mówi i w wyrachowanym postępowaniu. Tak? Ofiara losu wie, co robi, robi to w sposób zamierzony, przemyślany i niestety chodzi mu o nie tylko o ona uzyskuje pewne korzyści ze swojego opowieści swojej, tak? Nawet swoim wyglądem to widoczne jest. Chodzi o to, że to jest osobowość konsumencka, więc ona chce coś, tak? Chce twojej opieki, chce twojego czasu, chce twoich często pieniędzy. Chce twojego zaangażowania w jej sprawy,
I są to ludzie, no znam takie podręcznikowe przykłady, gdzie ludzie po prostu nie pracują całe życie i zmieniają tylko, że tak powiem, lokale, tak, domy, tak. Czyli są na przykład z jedną kobietą się łączą na parę lat, to co uzyskają, to uzyskają, prawda, z drugą, trzecią, czwartą, czasami w ogóle nie pracują przez całe życie, tak, i na tym cała rzecz polega. Są też, te osoby bardzo lubią na przykład różne społeczności religijne, tak? Bo tam spotkają ludzi, którzy ich przygarną, dadzą im serce, otworzą i tak dalej. I niektóre parafie znają, czasami w jednym mieście znają te osoby doskonale. Potrafią się te osoby nawet przenosić, to jest sposób na życie, tak? Ofiarą losu, tak? Uważajcie. Mogą być osoby, które naprawdę potrzebują, ale jeżeli naprawdę potrzebuje człowiek, to on cię nie zarzuci. Człowiek, który cierpi, nie lubi mówić o swoim cierpieniu. Naprawdę, jeżeli cierpi. Jeżeli coś przeżył, rzadko się otwiera na takiej zasadzie, że opowiada ci życie z wielkim kolorem. Wiecie, jak ktoś cierpi, to płacze często, zacina się, nie chce mówić dalej, prawda? Przynosi mu to strasznie mocno dużo cierpienia. Ofierze losu to nie przynosi dużo cierpienia i potem można ją poznać. Ona mówi o tym z jakąś satysfakcją, a nawet patrzy na ciebie, czy wywoła wrażenie, tak? Jest to osobowość egocentryczna i toksyczna. Dużo jest tych osobowości, albo takich osób, które mają cechy tych osobowości, bo to są osobowości, które przynosi, taka postawa przynosi mi zysk, tak? Starsze osoby nieraz też się opierają na takie. Mają niezłe emerytury. Znam z autopsji osobę, która ma niezłą naprawdę emeryturę. Ja bym powiedziała powyżej absolutnie średniej emerytalnej, tak? I ciągle mówi tak, jestem taka biedna, no nie ma pieniążków, no nie ma, no taka, no, też do pierwszego ledwie i tak dalej. No moi kochani, 2500 bez przesady, prawda? Ale tak. Rzeczy ma od kogoś, garnki ma od kogoś, wszystko ma od kogoś. No co byś nie spojrzał jej w mieszkaniu, to wszystko jest od kogoś, tak? I ciągle jest ta postawa, no taka jestem biedna, no tak pieniążków mało, zawsze taka pokorna, taka... Uważajcie, to są osobowości, które mają właśnie cechy ofiary losu. Tak mnie skrzywdziło życie, tak? Kolejna, typ kaktusa. A to znana bardzo osobowość. To jest człowiek, który kłuje. Już wczoraj mówiliśmy na tym. Nie może się zbliżyć, bo cię ugodzi. Kaktus poprawia, koryguje, przy czym więcej ma do zarzucenia niż do poprawienia. Kaktus nie potrafi pochwalić, tak? Jeśli to robi, to w sposób taki, że ukłuje. Tak jak wczoraj Państwu mówiłam. Piękna dziewczyna, tylko te włosy jakoś nieumyte, tak? Świetny wykład, tylko trochę przydługi. I zawsze tak jest u kaktusa. I mamy takie osoby, które pochwalą, ale żeby czasami nie za dużo, tak, to jeszcze ci dołożą, tak? To jest to właśnie, te kolce. Tak? Kaktus chce kochać, tylko mu kolce nie pozwalają, tak? Myśli, że jeśli powie prawdę w oczy, to znaczy jego prawdę w oczy, to naprawi świata. Świata się nie naprawia przemocą. No i kolejny typ, to bardzo znane typy, tego się nie da nie zobaczyć, typ teatralny. To jest człowiek, który barwny niezwykle, bardzo męczący, go widać od razu. Tak skupiony na sobie, że po prostu już nikogo innego nie ma. Jak wchodzi, to już wszyscy wiedzą, że on wchodzi, tak? Widać go od razu, jest skupiony na sobie, mówi o sobie, jest zajęty wyłącznie sobą, zachowuje się tak, jakby tylko on był jedyny na świecie. Jest takim ekshibicjonistą, czyli człowiekiem, który pokazuje wszystkie uczucia, wszystkie emocje, wszystkie słowa, prawda? Jeśli się zachwyca, to jakie to piękne, jakie to cudowne, zobacz Krysiu, o jak, och, zobacz, no popatrz, jakaż to, kto to stworzył? Czasami jest to dużo przesady w tym, prawda? Ale on tak funkcjonuje. Często wpada w stany emocjonalne bardzo skrajne. Albo się bardzo zachwyca,
albo bardzo się nie zachwyca i wtedy też wpada w drugą stronę, tak? I mówi, ach, jak i można, jak można mnie było tak potraktować, jak tak w ogóle można mówić, co pan sobie myśli i tak dalej, i tak dalej. No, to jest właśnie typ teatralny. Może mieć prorocze sny, tak? Słuchaj, wiesz, coś, na pewno to dzisiaj jakieś objawienie dostałem, prawda? Na pewno to i opowiada jednemu, drugiemu, trzeciemu, no. Wszystko, by zwrócić uwagę. Typ teatralny mówi całym sobą, patrzcie, patrzcie, oto ja idę, patrzcie. W Małym Księciu Exuperego jest takie, kiedy mały książę trafia na jedną z planet, Pyszałka, to Pyszałek, stojąc na tej planecie, widząc Małego Księcia, mówi pierwsze słowa. Ach, przyszedłeś, żeby mi się ukłonić. Mały książę nie bardzo wie, o co. Ach, przyszedłeś, żeby mnie podziwiać, żeby klaskać. To klaszcz, klaszcz. Tak? To jest ta właśnie osobowość, która tego wymaga. Tak? Typ teatralny nie słucha nikogo oprócz siebie. Żyje dla siebie, jest sposób i jest wpatrzony w siebie. Bardzo lubi występować i jest zupełnie bezkrytyczny, tak, wobec siebie. No, toksyczność człowieka teatralnego polega na egocentryzmie, na próżności. Taki człowiek myśli tylko o sobie. Bardziej przypomina taką komiczną kukiełkę, byśmy powiedzieli, niż wartościowego człowieka. Jeśli się przyjaźnisz z człowiekiem teatralnym, to musisz się nastawić na rolę widza, tak? I samotnego alpinisty. Jeśli wielbisz postać teatralną, to cudownie. Ale jeśli masz uwagi, to jest awantura i katastrofa. Często ludzie, artyści mają takie rzeczywiście, takie tendencje do wartościowywania się i często są tacy, byśmy powiedzieli, egzaltowani. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest sporo ludzi, którzy mają właśnie, są takim typem teatralnym. Dobrze, ale nie tylko świata artystycznego to dotyczy. Teraz, proszę Państwa, omówię takie bardzo toksyczne osobowości. Te osoby to są osobowości psychopatyczne, tak? Takie rodem z podręczników dla psychiatrycznych, dla medycznych, prawda, z dziedziny psychiatry. Typ wampira, to już znane jest i dosyć szeroko nawet w prasie omawiany temat. To jest typ podobny do bluszcza, dobrze, z tym, że bardziej toksyczny. Oczywiście nie wygląda tak jak na obrazku. Wampir oplata swoją ofiarę, stosuje przy tym takie metody maskujące i znieczulenia pewnego. Na początku jest bardzo miły, słodki, mówi jak cię kocha, jak ceni, jak bardzo cię lubi, jak jesteś mu potrzebny i powoli, powoli wnika w twoje życie, dowiaduje się o nim coraz więcej, jest świetnym słuchaczem. Wysysa, można powiedzieć, te twoje najbardziej intymne sprawy. Wszystko pod pozorem, że chce ci pomóc, radzić. I rzeczywiście radzi, wnika w twoje słabości, robi to perfekcyjnie i długo. To nie jest kwestia 2-3 dni. Ale w pewnej chwili, kiedy dobrze cię znieczuli, tak, tak to mówiąc takim językiem literackim, to zaczyna się do ciebie dobierać, a następuje to wtedy, kiedy masz inne zdanie niż wampir. Tak? Wtedy wywleka twoje słabości, wpędza w kompleksy, świadomie niszczy, zresztą zawsze mówi, że robi to po to, żeby ci pomóc. Nie zabije cię, nie, potrzebuje ofiary, potrzebuje krwi. Jest po to, byś nie wstał z kolan. Są takie osobowości, które są bardzo miłe, zaprzyjaźniają się z tobą, a potem cię godzą, jak to się uderzają, tak? Słuchaj, wiesz, nie powinieneś tak zrobić, bo wiesz, to niektórych ludzi boli, ale nie wiesz, o co chodzi w tym wszystkim. Słuchaj, i ciągle ma do ciebie jakby z jednej strony jest twoim przyjacielem, a z drugiej strony mówi ci rzeczy, które cię osłabiają, które uderza w twoje najczulsze miejsca, bo już je wie, jakie są. I wali tak, żebyś nie wstał z kolan, tak? Jak to się mówi. Celują w tym niestety, czasami małżeństwa się tak rozpadają.
dlatego że ludzie się poznają, kochają i nagle wszystko z tej wspaniałej takiej sielanki rodzi się, nagle patrzysz, że masz wampira wokół siebie i jak nie postępujesz tak, jak on chce, to zaczyna, jak to się mówi, wie, w jaki punkt uderzyć i zaczyna tymi kamieniami walić, jak to się mówi w tym, ten punkt. I jak tylko wstaniesz z kolan i staniesz się, jak to mówią, niepokorna czy niepokorny, to przywali ci w to miejsce, w które cię najbardziej boli. Wywlecze może jakieś sprawy, sprawy głęboko gdzieś w rodzinie tkwiące, albo twoje jakieś tam kompleksy, albo twoje wie o twoich jakichś problemach konkretnych, zrobi to. A potem znowu jest miły i serdeczny, tak? I taka osobowość doprowadza swoją ofiarę niemalże do rozpadu. Jej jakiegoś takiego, jakiejś wewnętrznej, wewnętrznego poczucia jakiegoś stabilności, czy jakiegoś takiego wiary w siebie i tak dalej. Ten człowiek w końcu nie wie, kim jest. Wampir zawsze wmówi ci winę, zawsze wpędzi cię w kompleksy, bawi się twoim bólem, nie pożre cię, ale cię kaleczy, tak? To są ludzie bardzo groźni, którzy powinni nawet, bym powiedziała, podlegać leczeniu. Posługują się niemalże metodą Lucyfera dosłownie. Są mili, wyssią z ciebie wszystko, co dobre, a następnie rozpoczyna się batalia. Tak? Jak widzą, że jesteś na kolanach, że już leżysz, tak, to wtedy cię znowu podniosą. Tak? Mało tego, ofiara często wampira jest uzależniona od wampira, od tego właśnie postępowania jego. Ofiara tęskni za tym obliczem wampira dobrym, tak, które chwali, który jest miły i tak dalej, serdeczny, tak, zwłaszcza jak jest na kolanach. I znowu się łudzi, że wszystko będzie dobrze, tak, do następnego razu i znowu dostanie lanie. Co robić? Uciekać, proszę Państwa. Nie da rady. Albo jeżeli to jest małżonek, to trzeba byłoby na psychoterapię po prostu pójść, bo to są naprawdę ciężkie sytuacje. No. Doprowadzające drugą stronę, ofiarę do depresji, do jakichś zaburzeń osobowości, do takiego myślenia, że ja chyba jestem zły, albo może ja jestem nienormalna, może coś ze mną. To czasami nie z Państwem jest. To jest czasami to, że ten wampir tak, a nie inaczej działa. Wampir ma cechy psychopaty. Jemu sprawia przyjemność. Taki stan. Typ modliszki. To jest typ gracza. Jest z tobą dla jakiegoś celu. To ty o nim nie wiesz. Modliszka wie. Jest z tobą, bo masz jakieś atuty, o których modliszka doskonale wie i chce z nich skorzystać. Jest z tobą, dopóki masz pieniądze. Jest z tobą, bo masz układy. Jest z tobą, bo jesteś sławny, możesz pomóc na pewnym etapie życia. Ludzie często właśnie z tych tak zwanych pierwszych stron gazet otoczeni są wręcz modliszkami, nie tylko kobietami, ale mężczyznami również. Modliszka robi to inteligentnie, kocha cię, uwielbia, jesteś sensem jej życia, dopóki cię nie pożre, jak to się mówi. Gdy osiągnie swój cel, sięga po drugi, wspina się i znowu przeskakuje, jak to się mówi, tak? Żyje kosztem innym i ludzi traktuje jak przedmioty. Ludzie są po to, żeby weszła na jakiś szczebel dotyczący najróżniejszych rzeczy, tak? Jeżeli to jest szef, to będzie z szefem bardzo dobrze żyła. Dopóki nie pozna bardzo dobrze szefa, a potem pozna, jak pozna szefa szefa, to będzie żyła już nie z szefem, tylko z jego mocodawcą, tak? Tak cię wykorzysta, tak cię otumani, że praktycznie mówiąc, nie bardzo będziesz wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, tak? To jest typ konsumencki, czyli ten, który korzysta z ciebie. Ona cię traktuje instrumentalnie, masz pieniądze, dobrze. Jest interesowna, oczywiście nigdy tego nie pokaże. Zobaczysz to dopiero na końcu. Nie daj Panie Boże, że ci się noga powinie, tak? Nie, nie, modliszka nie będzie z tobą absolutnie. Odfrunie i to szybciutko. Czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta, wszystko jedno. I ostatni typ, typ kolekcjonera albo typ zbieracza, tak? A to jest przedziwna istota, proszę Państwa.
Spokojna, pobożna, często perfekcyjna i surowa. Chodzi, notuje każde słowo, każdy gest. Nie chodzi mi o notatnik, prawda? Nie, nie, nie. Ona notuje tu, ma świetną pamięć. Jest jak księgowy, wszystko wie, wszystko zbiera. To typ takiego prokuratora niemalże, tak? Osobowość perfekcyjna, to jest typowe właśnie. Osobowość perfekcyjna, ukrywająca za perfekcyjnością swoją niemoralność często, tak? Aptekarz, on jest czysty, wszyscy inni są brudni. Działa powoli, ale konsekwentnie. Wszystko, co zbierze, może użyć przeciwko tobie. Bardzo precyzyjny, często zna daty, godziny, dokładnie przewinienie, prawda, jak to się mówi, paragraf. W cudzysłowie oczywiście, mówię tutaj wyłącznie metaforycznie. Zbiera po to tylko, żeby ugodzić. Na ogół jest to osoba niezadowolona. Wszystkim się podoba, jej nie. Tak, wszystko ciągle źle, ciągle jakaś krytyka, ciągle marudzi, ciągle narzeka, to a ten niedobra, tamto niedobra, tamto miało być, a to nie i tak, a to nie powinno być i tak dalej. Jest jak odkurzacz, byśmy powiedzieli, tak? Nie wciągnie dywanu, ale wciąga tylko brud. I na tym rzecz polega. Bardzo lubi taka osoba teorie spiskowe. I na tym też żeruje, czyli w rozmowie dochodzisz właściwie z taką osobą do wniosku, że wokół ciebie toczy się jakiś spisek, wszyscy cię obserwują, wszyscy są źli, prawda? Wszyscy o tobie źle mówią, trzeba się bronić, że tak powiem. Lubi też intrygować, lubi intrygi. Tak cię okręci, tak ci powie, tak cię, że tak powiem, przygotuje do boju, że tylko lecisz, bo jest wojna, trzeba brać, jak to się mówi, amunicję i bronić się. A wojna jest w głowie kolekcjonera. Nie ma wojny żadnej. Tylko jest świat, kolekcjoner wprowadza się w twój świat i barwi go całkowicie na ciemno, bo on tak widzi ten świat. Widzi go na zasadzie takiej, że wszyscy spiskują. Firmy farmaceutyczne spiskują, lekarze to są dilerzy leków, prawda? Lepiej nie idź. Zielarze też tacy i owacy. Wszędzie są sekty, wszyscy cię chcą w jakiś sposób, nie wiem, coś zrobić z tobą, zniszczyć, zabić i tak dalej. Ta osoba tak widzi świat po prostu. To jest świat ich teorii, tak? A na końcu ci powie, że Ziemia nie jest okrągła, nikt nie był na Księżycu. No więc to jest to, jeżeli tak chcecie żyć, my mamy bardzo często ludzi, którzy mają takie tak zwane drogi kolekcjonerskie, tak? Czyli nie są typowe, bo pamiętajcie, że osobowości toksyczne to nie są osobowości, które tak jak mówię tutaj, wszystkie, że tak powiem, punkty się zgadzają. Nie. To są, my mamy cechy bardzo często. Kolekcjonera, cechy bluszcza, cechy wampira, tak? Ale poznacie tych ludzi i wtedy musicie troszkę uważać, jak to się mówi. Jeśli zobaczycie, że wy się dusicie w takich relacjach, to uciekajcie. Po prostu powiedzcie stop, bo osobie toksycznej trzeba powiedzieć dość. I to jest cała sprawa. Przechodzimy w tej chwili do tego, jak sobie radzić, czyli jak nie zjeść muchomora, i jak rozmawiać z toksycznymi ludźmi. No właśnie, jak sobie radzić z krytyką, bo to jest cała sprawa. Już wczoraj powiedziałam Państwu, że każdy człowiek ma w sobie wewnętrznego krytyka, czyli ma coś, taki głos, który mówi, osądza, wzbudza jakieś poczucie winy. I tak jak powiedziałam, że krytyk jest prawdopodobnie ucieleśnieniem takiego dawnego rodzica, byśmy powiedzieli, który mówił co dobre, a co złe, tak? Be, zrobiłeś siusiu, tak, nie rób tak, nie chodź. Ty dorosłeś, a ten krytyk wewnętrzny, ten rodzic wewnętrzny został, tak? No i teraz co zrobić z tym wewnętrznym krytykiem? Bo my czasami jesteśmy masochistami, sami siebie zabijamy i sami zabijamy tą radość życia, zabijamy jakąś przedsiębiorczość swoją, zabijamy to dobroć wręcz własną, tak? Co zrobić, aby zwalczyć te napominania krytyka, które mówią na przykład nie zrobiłeś tego dobrze.
nie zrobiłeś tego do końca tak jak trzeba. A zostało ci to i to i tak dalej. To mówisz sobie. Robię, słuchaj krytyku, robię co mogę. Nikt więcej by nie zrobił lepiej. Robię tyle, ile mogę. Więcej zrobić nie zrobię lepiej. Jestem tylko człowiekiem, staram się jak mogę. Czasami się udaje, czasami nie. Krytyk mówi, nie nauczysz się tego, to jest za trudne dla ciebie. Nie nauczysz się. No, są techniki, komputery, wiesz, to są dla innych ludzi, ty jesteś za stary, nie nauczysz się. Słuchajcie, małpa się nauczy, mówisz, to i ja się nauczę. Może dłużej będę się uczył, ale się nauczę. Mam panią profesor 96 lat. Biegle na komputerze, piszę maile, różne rzeczy po portalach społecznościowych, w internecie świetnie się, 96 lat, tak? Ale powiedziała sobie 15 lat temu, jak to ja się nie nauczę? Ja się nie nauczę? Małpa się nauczy, to ja się nauczę. Wolniej mi to pójdzie, ale dam radę, tak? No i to jest cała sprawa. Trzeba dodawać sobie otuchy, trzeba walczyć z tym wewnętrznym krytykiem. Tak? Bo trzeba pracować nad sobą, to się tak mówi, inaczej mówiąc. Czyli dajmy szansę popełniania błędów, bo wszyscy popełniamy błędy i na błędach się uczymy. Nie ma ludzi, którzy natychmiast otworzyli komputer i już wszystkie programy, proszę bardzo, hoj hop. Młodzi ludzie mają. Te same błędy robią, co starsi, co nawet 90-latkowie. Dokładnie te same, a czasami się nawet wolniej uczą niż ten 90-latek. I to jest też ciekawe. To jest ta walka z tym, z tą wewnętrzną krytyką. Daj sobie luz, daj sobie szansę na popełnianie błędów. I daj szansę na popełnianie błędów innym. Tak? No dobra, robimy różne błędy, robimy. Jeśli taki toksyczny typ, szefa na przykład, krytykuje cię, a robi to słusznie rzeczywiście, bo na przykład spóźniłeś się do pracy, to nie walcz, że no tak, ale i Basia, Kasia i Witek też się spóźniają. Głupio. Nie rób tak, bo to jest fantastyczne do tego, żeby ci przywalił właściciel na przykład, czy dozorca taki. Tylko mów krótko. Tak, spóźniłem się do pracy, przepraszam. Potwierdź to. Spóźniłeś się? Spóźniłeś się. Tak, spóźniłem się do pracy, przepraszam. Nie kajaj się, nie leż na podłodze, tylko tak, spóźniłem się do pracy, przepraszam. Działa to, naprawdę działa, bo ja to wielokrotnie, wiele razy tak w pracy przyznawałam się od razu. Tak, nie byłam na dyżurze, sorry, przepraszam, moja wina. I koniec, nie ma, już ta osoba, no co ci powie, no przyznałeś się, no to co, będziesz mnie katował teraz? O co chodzi? Kiedyś pamiętam, miałam taką sytuację, ktoś, rzeczywiście szef mi powiedział, że no źle coś tam zrobiła i miał rację absolutnie, tak, ale chciał się popastwić. I powiedziałam, tak, rzeczywiście źle to zrobiłam, nie przemyślałam całej sprawy, masz rację, źle to zrobiłam. No ale on widzę, że drąży, ja mówię, no dobrze, ale co chcesz? Chcesz, co chcesz, mnie ubiczować? Co, no po co to mówisz? To jest inna technika już, tak? I tył, zwrot, tak? Nie, no tylko ja wiem, że źle zrobiłam. Postaram się nie powtórzyć się. Stało się. Nie zdążyłeś napisać referatu. Tak, stało się, nie napisałem referatu. Tak, zrobiłem to, tak, mój błąd. Nie ma uderzenia, jeżeli się przyznasz do winy, powiesz, że błąd, przyznasz to, druga strona ma jak tarczy, odbija się od ciebie jak od tarczy, tak? Ale jak zaczniesz się kajać albo jeszcze, nie daj Panie Boże powiedzieć, że ktoś tam jeszcze też tak się spóźnia, to nie dość, że się narazisz szefowi, bo że obgadujesz jeszcze swoich kolegów, tak? Albo wypomina, że ten Józek, Ziutek i inni też tak robią, tak? A to ja mogę też. Nie. Ty to jesteś ty, Ziutek to jesteś Ziutek, a Kazik to jest Kazik. Cześć. Odpowiadasz za siebie, a nie ja, za Ziutka, Kazika i kogo innego. Przyznaj się do winy, ale nie kajaj się, bo kontrole na przykład i właściciel tylko na to czekają. Kolejna technika, zamglenie. To jest takie...
Ktoś cię krytykuje, ale nie ma do tego podstaw. Chce ci dokopać, że tak powiem. Musisz się uspokoić. Zawsze spokojnie w ogóle podchodzimy do rozmowy z drugim człowiekiem, kulturalnie, ale kulturalnie musisz odpierać krytykę. Na przykład agresor mówi tak: co, zostałeś dzisiaj po godzinach? Chcesz się podobać szefowi? A ty odpowiadasz: tak, rzeczywiście, zostałem po godzinach. Może zbyt dużo pracuję. No i co? Tamta buzia. Może zbyt dużo. Co jest złego w złej pracy, że zbyt dużo pracujesz? Niczego. Nic. Nie chcesz się podobać szefowi, tylko zbyt dużo pracujesz, tak? Czyli pokazujesz to w sposób umiejętny, jakby odpierasz ten atak. Pozorna zgoda, a w rezultacie odbicie krytyki. No bo czy w pracy na przykład jest coś złego? Kolejna technika to sonda. To jest świetna technika i polecam Państwu, dlatego że ta technika powoduje, że że osoba, która cię w jakiś sposób napada, czyli ten tak zwany agresor, chce cię albo poniżyć, albo skrytykować, musi się wytłumaczyć. Jak ludzie się zaczynają, jak mają przymus wytłumaczenia swojej postawy lub swoich pretensji, to zaczynają zwalniać i zaczynają myśleć nad tym, co powiedzieli. Na przykład, jesteś tylko zwykłą kurą domową, tak? Mówi mąż. Co rozumiesz przez słowo kura domowa? No i teraz. I teraz zadajesz pytania, bo to na tym polega. Zadajesz tylko pytania. W tym planie panuje bałagan. W tym pańskim planie tutaj, co pan mi tutaj przedstawił, przyniósł na biurko, mówi szef, panuje bałagan. Co pan chce, co to znaczy bałagan? Co chciał pan powiedzieć? Co pan rozumie przez słowo bałagan? No i teraz ta osoba musi się wytłumaczyć, bo to nie może powiedzieć coś tam, tak? Bo ty ją dopytujesz, tak? No bo to. No dobrze, ale co w tym jest złego? Co w tym jest złego? Co w tym jest złego? Wielokrotnie z bardzo trudnymi ludźmi rozmawiałam i dopytywałam, ale musi tu być spokój, to nie może być połajanka i szczekanka tak zwana, tak? Dopytywałam o pewne rzeczy i w pewnym momencie ta osoba widzi, wysiada. Tak, i mówi: nie, no chyba rzeczywiście poniosły mnie emocje. Nie, no to tak nie jest rzeczywiście, jak ja myślę. No, bo mu mało tego, jak dopytasz, to masz też możliwość wytłumaczenia pewnych rzeczy. Słuchaj, to jest tak, tak i tak. Aha, no rzeczywiście to jest logiczne, tak? No a co rozumiałeś przez słowo to i tamto? Bałagan czy niekompetencja? Nie, bo niekompetencja byłaby wtedy, kiedy ja bym to i tamto zrobił, a to nie jest niekompetencja. A, no, rzeczywiście, tak jest. Tak? Kolejna technika, znana Państwu na pewno, bardzo dobrze stosować tym ludziom, w stosunku do tych ludzi, którzy łapią nas często na ulicy i jakiś tam produkt sprzedają i koniecznie, żeby ten produkt. Pokolenie, które przeżyło swoją młodość w latach 60. czy 70., my jesteśmy nauczeni takiego, to pokolenie jest nauczone nieumiejętności, nie umie odpowiedzieć, nie umie powiedzieć nie, mało tego, ma poczucie winy, że odmówiło, bo mogło komuś przykrość sprawić, że odmawia, tak? Więc kupuje na przykład buty 16 parę, której nie potrzebuje, albo perfumy, których ma mnóstwo, no bo tak głupio odmówić przecież. No przecież ta pani była taka miła, ten pan był taki w garniturze i biały i krawacie i taki był uśmiechnięty, no to kupiłam, no to dałam się namówić. Starsze osoby się dają namówić na kolejną polisę, na kolejne jakieś tam dziwne rzeczy i tak dalej. Tak, znamy to. Odpierasz atak zaciętą płytą. Jak wiecie, jak jest zacięta płyta, funkcjonuje, tak? Powtarza cały czas tę samą sekwencję, tak? Ktoś cię na przykład obraził, krzyczał, nawyzywał,
i chcę z tobą dalej rozmawiać, tak? Nie będę rozmawiał z tobą na takim poziomie. On tam dalej, bla, 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 bla. A ty tylko mówisz, nie będę z tobą rozmawiał na takim poziomie. Nie będę rozmawiać na takim poziomie. Albo dziękuję, nie kupię tego towaru. Dziękuję panu, nie będę, nie skorzystam. Dziękuję, jest pan przemiły, nie skorzystam. Koniec, na zaciętą płytę nie ma mowy. Nie dadzą rady. Niepotrzebne to mi jest, nie skorzystam z tego. Unikanie, tak? No, to zależy w jakich sytuacjach. Zaczynasz grać przysłowiowego wariata. Czyli ignorujesz kąśliwe uwagi, zmieniasz temat, doprowadzasz agresora do szaleństwa. Jak agresor ci mówi, jesteś zwykłym kłamcą, tylko że to jest taka bardzo agresywna metoda na bardzo, bardzo agresywne typy ludzi, tak? To odpowiadasz. Agresor mówi, jesteś zwykłym kłamcą, ty kłamiesz, ty to, bla, 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 prawda, zapętla się. A ty mówisz, wiesz co, oglądałem ostatnio film pod tytułem Jakub Kłamca, nie? Reżysował Spielberg, widziałeś? Tam jest taka i tam opowiadasz mu. I bardzo często jest tak, że ta z tamtego wypuszcza, on wypuszcza powietrze, ten agresor, prawda? Albo się zainteresuje tym, co mówisz. Albo powie ci, że nie zmieniaj temat, ale słuchaj, posłuchaj mnie. Tam była taka scena i odwodzisz go od tego tematu, że tak powiem, od tej agresji jego. Tylko nie zawsze się to udaje. Ale często na przykład kobiety wiedzą, że na swoich zaperzonych mężów, czasami potrafią to tak skręcić, że zobacz coś tam i na inny temat wchodzą, prawda? I udaje się to wielokrotnie. No i ostatnie zwierciadlane odbicie, tak? To jest dobre w wychowaniu dzieci i bardzo często w wychowaniu dzieci to funkcjonuje i my to bardzo często tę technikę stosujemy. Na czym to polega? Przywołujesz dokładnie zachowanie danej osoby w określonej sytuacji. Czyli na przykład podczas rozmowy telefonicznej ktoś jednym tchem wypowiadał słowa krytyki, uwagi, a nawet obelgi, tak? I osoba słuchająca najpierw słuchała, a potem zaczęła naśladować psa, szczekanie. I słyszy, tu się aż gotuje w słuchawce, prawda, aż musisz od... A ty zaczynasz hał, 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 hał. To działa i nagle ta osoba, co tu się dzieje, nie? Zwłaszcza w słuchawce. Jak to? Co robisz? Co się dzieje? Nic. Naśladuje twoją rozmowę ze mną. Przypomina ona po prostu szczekanie psa. Dlatego pokazuje ci, co słyszę. Ja już nie słyszę, co ty mówisz. Ja słyszę tylko, jakbyś szczekał po prostu. I nie odbieram tych słów, tak? Prawda? No tak, tak robisz, no to tak masz. Albo rozbawisz tę osobę, albo w ogóle ona jest w konsternacji, nie bardzo wie, o co chodzi, prawda? Chodzi generalnie o przywołanie sytuacji i zachowania agresora. Czyli jeżeli na przykład wchodzisz do sklepu i słyszysz od ekspedientki czego, to powoli jej mówisz, proszę pani, czy pani każdego konsumenta tak samo, klienta, przepraszam, tak samo obsługuje, bo ja tutaj wszedłem do pani, jeszcze nie poprosiłem, jeszcze się nie rozejrzałem, a pani już krzyczy czego? I robi to takim tonem, że wie pani, no nie wiem, czy ja mam wyjść z tego sklepu, czy pani się zapomniała i tak dalej. No i słuchajcie, to jest przywołanie, ilustracja sytuacji. Robicie tak często z dziećmi, też przywołujecie. Słuchaj, Antek, nie powinieneś, bo zrobiłeś tak, tak, tak i tak, tak. To jest ilustracja tego, jak ktoś się zachował. I to jest dobra, bardzo dobra również technika radzenia sobie z agresywnymi ludźmi. Wiem, już pokazujesz mi, wiem, wszystko ląduje. Kolejna technika to jest miłość i życzliwość. Bardzo dobra technika, bardzo dobra. Następuje atak, ktoś ci mówi nieprzyjemne słowa, zwłaszcza domownik na przykład, uspokój emocje.
Nie odpłacaj złem za zło. Uśmiechnij się, przemawiaj tonem życzliwym, mimo że ten ktoś tam się rozszczekuje. Przytul go. I ja na przykład tę technikę stosuję w stosunku do mojego męża. Trudno go rozgrzać, ale on się jak rozgrzewa, to jak piec, prawda? I wtedy zaczyna aż huczeć, że tak powiem. A ja wtedy wiem, że muszę krok, bo jak go rozgrzałam, to już wiem, że to długo musiało go naprawdę coś zdenerwować. Więc ja się wtedy wycofuję ten krok, zrobię wstecz, nie będę pyskować mu, bo to do niczego nie doprowadzi, bo doprowadzi go do wielkiej awantury, a to nie ma sensu. Staję się jego sprzymierzeńcem, nie wrogiem. I staram się go, chociaż on się odgania, staram się go przytulić i mówić: słuchaj, ja cię i tak kocham, no. Wiem, że tam trochę źle zrobiłam, ale i tak cię kocham, no daj spokój, Miruś, no nie, no już wszystko w porządku, prawda? Jak go doprowadzę, że on wystygnie, to porozmawiamy spokojnie. Proszę Państwa, na koniec, bo to już jest koniec, toksycznym ludziom generalnie należy powiedzieć dość. Powiedzieć to, a nie i tolerować. Jeżeli dłuższy czas przebywasz w towarzystwie toksycznej osoby, pozwalając, by jej jad cię po prostu zżerał, wystawiasz się na ryzyko na pewno utraty zdrowia. Negatywne takie nastawienie takiej osoby osłabia cię, może prowadzić do poważnych chorób, depresji, nawet załamania psychicznego. Mało tego, zaczynasz odreagowywać na innych ludziach. Prawda? Ten kontakt z toksycznym człowiekiem. Dlatego mówisz mu dość. I jeżeli się tylko da, to omijaj. Jeżeli się tylko da, to daj sobie spokój z taką relacją, z taką przyjaźnią i tak dalej. Jeżeli się nie da, to naprawdę, proszę Państwa, idźcie do psychoterapeuty, bo to trzeba iść do psychoterapeuty, nie do psychologa. Do psychoterapeuty to nie są ludzie nawiedzeni, straszni i psychiatrzy od razu, że was posadzą czy zaproponują leczenie psychiatryczne, czy leczenie nawet farmakologiczne. Nie, ale wytłumaczą wam wiele sytuacji. Dobrze by było, żeby tego toksyka wziąć ze sobą. Może się i ta toksyczna osoba nawróci. Ale dość trzeba powiedzieć, bo jeżeli nie powiecie dość, no to nie da rady. No, trzeba czasami zrobić, jak to mówią psychoterapeuci, raban i powiedzieć, że sprawa jest tak poważna, że musisz nad sobą panować. Albo będziesz panował, albo do widzenia. Na koniec, proszę Państwa, życzę Państwu mimo wszystko słońca, dobrych, życzliwych ludzi na drodze i tego, żeby ze swego życia, że tak powiem, tych toksyków wyrzucić i wyrzucić to toksyny. I pamiętajcie, mówcie o sobie jednak dobre słowa, tak? Uśmiechajcie się, bądźcie życzliwi. I pamiętajcie o jednym, że wszyscy jesteśmy często zmęczeni, spracowani i niekoniecznie źli, i niekoniecznie, jeżeli ktoś coś powie złego, to nie róbcie z tego strasznego jakiegoś dmuchańca, jakiegoś balonu, bo niekoniecznie. Każdy z nas popełnia błędy i bardzo wiele zachowań takich toksycznych wypływa nie z tego, że ktoś chce przyłożyć, tylko z gafy, z braku przemyślenia, z tego, że ktoś właśnie wraca z jakiejś awantury rodzinnej albo że coś mu się tam nie powiodło i coś odpryśnie wam, czy odpowie w jakiś sposób. I nie należy do tego dorabiać teorii spiskowych. Tylko należy powiedzieć, no dzisiaj ma zły dzień, no. Jutro będzie lepiej, będzie słońce. Dziękuję.